dialog w kulturze. Nasi goście, którzy reprezentują różne instytucje, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Polskie Radio, będą opowiadać o potrzebie i wartości różnorodności dialogu w różnych sferach życia. Jesteśmy Państwu winni wyjaśnienie. Pan rektor Różalski nie otworzy dzisiejszego spotkania, ponieważ jest na Senacie, podejmuje ważne decyzje dotyczące przyszłości uczelni. Poproszę więc profesora Jarosława Płóciennika o rozpoczęcie dzisiejszego spotkania i wprowadzenie nas w temat dialogu w kulturze. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi, chyba nie działa. Bardzo miło mi widzieć Państwa tutaj. Serdecznie witam wszystkich gości zaproszonych. Przede wszystkim cieszę się, że udało się panu Dariuszowi Rosiakowi przyjąć nasze zaproszenie i przyjechać. Chcielibyśmy wyrazić swoje największą radość i zaszczyt, że pan zechciał przyjąć nasze zaproszenie. Chciałbym przywitać panią dr Monikę Kopytowską. Nie wiem, czy już są inni goście, czy... Jeszcze nie. To w takim, natomiast wszystkich, którzy stanowią o esencji uniwersytetu, czyli studentów, bardzo miło mi widzieć tutaj i powiem, że bardzo mi przykro z tego powodu, że musieliśmy na Uniwersytecie Łódzkim dodatkowy senat zwołać z powodu przyjęcia statutu. I to nam skomplikowało sprawę, bo ten senat był poza jakby planem. On jest dodatkowym senatem. W związku z tym jego magnificencja rektor nie mógł jak zwykle otworzyć naszego kluczego uniwersytetu. Cieszę się, że to już jest 10. edycja. To można powiedzieć jest jakieś zamknięcie pewnego cyklu. I to jest dobra okazja. I teraz przejdę może od razu do tego tematu, dialog i jakość w kulturze. To jest oczywiście zagajenie, tylko nie jest to wyczerpanie tematu. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że z dawien dawna w teorii kultury, w metodologii badań, w teorii literatury funkcjonowało pojęcie dialogiczności. Jest to pojęcie stosunkowo dobrze obecne. Natomiast dialogiczność wiązała się także, czy dialogowość słowa, dialogowość języka wiązała się często także u Bakhtina z polifonicznością. To znaczy ta dialogiczność najlepiej właściwie się realizowała w polifonii. W polifonii, która była rodzajem metafory, ale metafory, która jest niezwykle miłą metaforą, aczkolwiek oczywiście wskazuje po pierwsze na różnorodność misji i różnorodność funkcji różnych elementów, co się składa na koncert orkiestry, można powiedzieć, polifonicznej. Ta różnorodność polega na tym, że współpracują ze sobą, dialogują, ale także sprzeczają się czasami różne elementy tej polifonicznej struktury. I to jest coś, co oczywiście naprowadza już w konsekwencji na pewien obraz także społeczeństwa w jakimś sensie. Społeczeństwa, które jest różnorodne właśnie. I taki obraz widać zarówno w wizji takiego filozofa Johna Stuarta Milla z XIX wieku, który napisał o wolności, i tam właśnie mamy pewnego rodzaju wizję społeczeństwa, które potrzebuje różnorodności po to, żeby się rozwijać. Od spraw brytyjskich mamy tutaj specjalistę, ostatnio wydana książka na temat różnych oblicz Wielkiej Brytanii. Nie chciałbym tutaj wchodzić w ten temat, ale na pewno będziemy mogli porozmawiać głębiej na ten temat później.
Teraz chciałbym też powiedzieć, że universitas, które to słowo jest u źródeł uniwersytetu, ma też w sobie rodzaj polifonii czy różnorodności, bo zawsze było to stowarzyszenie, bo od tego pochodzi słowo universitas, stowarzyszenie zazwyczaj studentów albo pracowników, albo i studentów i pracowników. I to była właśnie ta różnorodność, która stanowiła o sile stowarzyszenia. Stowarzyszenie musiało tworzyć jedność. Przypomnę, że początki uniwersytetu to jest między innymi Uniwersytet w Bolonii, gdzie Universitas założyli studenci, którzy po prostu chcieli mieć tańsze lokum do spania, stąd musieli się stowarzyszyć, żeby mieć to tańsze lokum. A zatem warto może wejść w jakąś polifoniczną dialogowość, aby osiągnąć jakiś cel zakładany. To jest taka może lekcja, która z tego wynika. Następna rzecz to jest ta kwestia jakości w kulturze, gdzie jakość spotyka się z dialogiem, dialogowością i polifonią. W którym momencie można powiedzieć o spotkaniu jakości? Jakość kojarzy się w oczywisty sposób z wartością, a wartość, tam gdzie jest wartość, tam jest emocja. Tak bym to w skrócie ujął. Czyli jakość, odpowiedzią na dobrą jakość zawsze jest emocja, zazwyczaj dobra, jeśli to jest dobra jakość, oczywiście. Jest to zadowolenie, satysfakcja, czasami entuzjazm, czasami zachwyt, zwłaszcza jeśli to są takie jakości jak piękno na przykład. No ale jakość niekoniecznie kojarzy się tylko i wyłącznie z dobrymi wartościami. Jakość może być widziana także jako coś, co kojarzy się generalnie z wartościami, czyli z emocją. No i ta emocja i w tym momencie wydaje mi się dochodzę do takiego sedna w jakimś sensie tego dialogu jakości w kulturze. Mianowicie emocja jest bardzo często wtedy, kiedy spotykamy drugiego człowieka. A z drugim człowiekiem bardzo często wchodzimy w dialog. Z drugim człowiekiem możemy też robić wywiad, możemy rozmawiać. Zwłaszcza ma to miejsce wtedy, kiedy reportaż jakiś powstaje, reportaż dziennikarski, ale także reportaż innego rodzaju. Może to być wywiad na użytek studyjny, może to być wywiad na użytek badania. I tutaj pojawia się trzeci jakby temat, mianowicie badania jakościowego. Badanie jakościowe, tutaj akurat można powiedzieć, świat nauki spotyka się ze światem dziennikarskim, bo badanie jakościowe to z jednej strony Bronisław Malinowski, który jedzie na wyspy Trybianda i to jest pierwszy taki, chociaż historycznie rzecz biorąc nie był pierwszy, bo przed nim był jeszcze Amerykanin, ale jeden z pierwszych, który wyszedł z gabinetów jako akademik i pojechał do tubylców po to, żeby ich badać. Nauczył się ich języka, spędzał z nimi czas, obserwował ich w codziennych zachowaniach, codziennych zwyczajach i tak dalej. Uczył się tego, uczył się kultury. I to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest oczywiście to, że musiał się w jakimś sensie upodobnić do nich, czyli w jakimś sensie wejść w ich skórę. I tutaj się pojawia ten element właśnie jakości bardzo wyraźny, bo czasami mówimy o empatii, czasami mówimy o badaniu jakościowym, że konieczna jest empatia. No ale tutaj akurat języki każą nam myśleć o tym różnie, bo w języku polskim jest bardzo mocne wyrażenie, jak to jest być w cudzej skórze. W języku angielskim jest bardzo delikatne in others' shoes, czyli w czyichś butach. Oczywiście to jest dosłowne tłumaczenie. Patrzę tutaj na panią doktor Kopytowską, która pewnie wejdzie ze mną w polemikę z punktu widzenia anglistyki. Ale
chciałbym widzieć w tym jakieś wezwanie do pewnego rodzaju właśnie utożsamienia. No i teraz, jak to się wiąże z dziennikarstwem? Otóż dziennikarstwo bardzo często ostatnio posługuje się techniką wcieleniową. Robi się reportaże, jadąc do grupy, wcielając się w tę grupę, niejako udając członka danej grupy, żeby ją lepiej poznać i po to, żeby lepszy materiał zrobić. Ostatnio bardzo dużo było takich badań. No ale myślę, że wywiad jako wywiad to jest rzecz, która tutaj wiąże nasze zagajenie z gościem panem reportażystą, który również korzysta z tej formy, to znaczy jedną z jego form jest rozmowa, wywiad. I ta rozmowa, wywiad to jest tylko jedna z form. Ja starałem się przyjrzeć różnym formom, z których korzysta nasz gość i ostatnia książka jest w pierwszej osobie napisana, co mnie zastanowiło. Ale to jest pewnego rodzaju również wizja, że korzystamy z różnych form. W jednej z książek są również archiwalne listy wykorzystywane, różne zapiski, notatki, więc te różne formy, z których korzysta się, to jest rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. I teraz ostatnia rzecz, którą chciałem podjąć, to jest sprawa w związku z kulturą. Jeżeli mówimy o kulturze, to oczywiście u źródeł tego słowa jest uprawa, a zatem pielęgnacja, a zatem troska, w jakimś sensie dbałość o rzeczy, które poddane są uprawie. I w tym kontekście najlepiej właśnie to badanie jakościowe, to nasłuchiwanie w dialogu drugiego człowieka, wsłuchiwanie się w dialogu w drugiego człowieka, wydobywanie z niego, posłużę się tutaj aluzją, ziarna i krwi, to jest coś, co wydaje mi się jakimś celem samym w sobie, bo kultura jest po to właśnie, żeby uprawiać wartość, którą napotykamy na swojej drodze. I w tym sensie dialog jako coś, co uznaje różnorodność i jednocześnie złożoność tego świata, dialog musi być esencją universitas, uniwersytetu, twórczego uniwersytetu, no bo czymś, co różni wyraźnie uniwersytet, jest to, że na uniwersytecie nie ma prostych i jasnych rozwiązań. My nie możemy powiedzieć studentom, świat jest czarny albo biały, wybierajcie. Macie jedną pigułkę albo drugą, wybierajcie. Owszem, gdzieś tam pewnie wybór życiowy po uniwersytecie jest być może taki, ale świat jest złożony i w związku z tym ta złożoność musi być oddana jej sprawiedliwość. A zatem my nie możemy powiedzieć, że świat jest czarny albo biały, my musimy oddać kolory tęczy, albo lepiej może dzisiaj, odcienie szarości. Odcienie szarości, które są w jakimś sensie taką metaforą złożoności świata. I ta złożoność świata, myślę, jest najlepiej widoczna wtedy, kiedy wchodzimy w dialog, spotykając drugiego człowieka i oddając mu sprawiedliwość, jego wartościom, ale jednocześnie oczywiście nie rezygnując z wartości własnej, bo wartość własna też jest tutaj w tym kontekście istotna. No ale jedną z lekcji, którą wynieśliśmy kiedyś, pamiętam, na Twórczym Uniwersytecie jest to, że na Uniwersytecie właściwie wszystkie zagadnienia powinno się kończyć well, it depends, to zależy. To jest sprawa bardzo złożona. Tutaj nie ma łatwych odpowiedzi, łatwych rozwiązań. Tutaj są same złożone sprawy.
Być może uniwersytet i universitas, czyli różne stowarzyszenia obecne, towarzystwa, one są po to właśnie, żeby dawać odpór prostym rozwiązaniom, które często prowadzą do cierpienia, bólu, wojen, o czym świetnie pisze nasz gość, pan Dariusz Rosiak. Także bardzo serdecznie witam was wszystkich i serdecznie zapraszam na ten, mam nadzieję, udany wieczór, spotkanie z człowiekiem i spotkanie ze złożonością świata. Dziękuję bardzo. Dariusz Rosiak jest anglistą z wykształcenia, dziennikarzem radiowym i prasowym, wieloletnim pracownikiem francuskiego radia RFI, a także polskiej sekcji BBC. W latach 90. pracował jako korespondent w Londynie dla polskich mediów. Wiele lat współpracował też z Rzeczpospolitą. Dla mnie osobiście, jako dla człowieka wychowanego na programie Trzecim Polskiego Radia, jest przede wszystkim autorem fenomenalnej, bardzo wartościowej audycji Raport o stanie świata. Szczególnie kieruję te słowa do młodych ludzi. Włączcie sobie Trójkę w sobotnie popołudnie i posłuchajcie Raportu o stanie świata. Jest znakomitym, dociekliwym reportażystą. Ja wymieniłam książki napisane przez Dariusza Rosiaka. Pozwolę sobie kilka słów opowiedzieć o tych publikacjach, abyście Państwo wiedzieli, jak szerokie są zainteresowania naszego dzisiejszego gościa. Oblicza Wielkiej Brytanii. Tak, w 2001 roku i oblicza Wielkiej Brytanii, skąd wziął się Brexit i inne historie o wyspiarzach. To jest kontynuacja i rozszerzona wersja tej książki z 2001 roku. Też profesor o niej troszkę wspominał. Żar, oddech Afryki, to jest opowieść o Afryce. Autor przemierza w kilkunastu odcinkach reportaży kolejne państwa afrykańskie, pokazując nam złożoność tego miejsca na Ziemi. Z jednej strony konflikty, z drugiej strony piękno. Taką dynamikę, która wypływa właśnie z tego kontrastu. Człowiek o twardym karku, historia księdza Romualda Jakuba Wexlera, to jest z kolei opowieść, bardzo ciekawa opowieść, portret o człowieku, który w wieku 35 lat, będąc księdzem katolickim, dowiedział się, że jest Żydem uratowanym z Holokaustu jako niemowlę. Jest to opowieść o poszukiwaniu tożsamości, właściwie o posiadaniu dwóch tożsamości. Kolejna publikacja, Wielka Odmowa, agent, filozof, antykomunista. To książka, która ukazuje czasy PRL-u na podstawie trzech postaci związanych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i ich decyzji, trudnych decyzji życiowych związanych właśnie z tym czasem PRL-u. Ziarno i krew, ta książka, o której też profesor wspominał troszeczkę, to jest z kolei podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan. To jest podróż na Bliski Wschód, aby pokazać ludzi, dla których wiara chrześcijańska jest bardzo ważna, którzy modlą się, którzy czują jej wartość i którzy chcą w sytuacji konfliktu z islamem cały czas walczyć o swoją wiarę. I jeszcze jedna książka, Biało-Czerwony, Tajemnica Satoka, to jest biografia człowieka, polskiego Indianina, który napisał wiele książek. Był żołnierzem AK, walczył w Powstaniu Warszawskim, człowieka, którego śladem autor podróżuje i dociera do informacji, do których nikt wcześniej nie dotarł. I tym samym ukazuje, że legenda tego człowieka to tak naprawdę tylko legenda. Proszę zobaczyć, jaki ogromny krąg zainteresowań. Chciałam opowiedzieć o tych książkach, abyście Państwo zobaczyli, z kim mamy dzisiaj do czynienia. Moim zdaniem człowiek, z którym za chwilkę, mam nadzieję, Państwo także będą rozmawiać, to człowiek niezwykłej inteligencji, człowiek, który niezwykle dokładnie potrafi analizować sytuację polityczno-społeczno-gospodarczą otaczającego nas świata i zachęcam Państwa do włączenia się za chwilkę w rozmowę.
Cieszę się bardzo, że jest tak dużo młodych ludzi. Zacznę od takiego bardzo ogólnego pytania, które wpisze nas w temat dzisiejszego spotkania. Jak Pan, jako człowiek, który zobaczył wiele kontynentów, który spotkał się z ludźmi z pierwszych stron gazet, ale także z tymi anonimowymi, z perspektywy reportażysty, rozumie pojęcie dialog? Czy Pana podróż po świecie w jakiś sposób zdefiniowała to pojęcie? Dziękuję bardzo za te wszystkie miłe słowa. Jestem onieśmielony. Naprawdę nie skokieteli to wynika, ale większość z nich jest niezasłużona. Nie czuję się jakoś specjalnie odpowiadając na Pani pytanie od razu. Jedyna rzecz moim zdaniem, na której się trochę znam, to jest zadawanie pytań. Paleta tematyczna może jest rzeczywiście duża, natomiast te książki łączy jedno. Ja od 20, a może nawet więcej lat, czy 30 lat żyję z tego, że spotykam się z różnymi ludźmi i zadaję im pytania. Taka moja polega na tym, żeby człowieka traktować jak człowieka, a nie jak stanowisko. Bo my jesteśmy w tej chwili, żyjemy w takim czasie, w którym nie traktujemy ludzi jak partnerów do rozmowy, tylko traktujemy ich jako stanowiska, które albo można obalić, albo można się z nimi zgodzić. Prawda? Jesteśmy w takim czasie i to w Polsce odczuwamy to w sposób taki bardzo, myślę, dotkliwy, ale to dotyczy właściwie całego świata. I ja nie mogę prowadzić rozmowy z kimkolwiek w sposób taki, żeby mu sugerować, że jest głupi na przykład, albo że nie ma racji. Nie wolno tak z drugim człowiekiem rozmawiać w ogóle, a jeżeli chce się coś napisać na jego temat, no to jak ktoś tak rozmawia, to może co najwyżej napisać o sobie. A czy co ułatwia w takiej sytuacji rozmowę z drugim człowiekiem, który jest z zupełnie innej kultury? Czy to ten szacunek, o którym Pan mówi? Znowu nie chciałbym sprawiać zawodu, ale ja nie przeżywam tego emocjonalnie w jakiś dramatyczny sposób. To znaczy robię wszystko, żeby tego nie przeżywać w sposób emocjonalny, dlatego że to też kiedyś, może nie chcę się porównywać, natomiast kiedyś Janina Ochojska była pytana o to, jak ona to wszystko, to całe to zło przeżywa i tak dalej, bo to jest pewnie po prostu ma non-stop jakieś problemy psychologiczne i tak dalej. To jest straszne spotykać się z tego rodzaju cierpieniem. I ona odpowiedziała, jak ja bym miała płakać, to by nikomu nie pomogło. Ja nie jestem od płakania. I tak samo ja nie jestem od tego, żeby się zapadać w sobie i cierpieć z tego z powodu zła, które spotykam, czy z powodu tragedii, które są relacjonowane i które mogę potem opisać. Ja jestem od tego, żeby je opisać. Więc po pierwsze staram się, oczywiście, że niekiedy jest to bardzo trudne, czysto takiej ludzkiej strony, kiedy się spotyka ludzi skrzywdzonych, czy ludzi, którzy przeżyli jakieś niezwykle naładowane emocjami przeżycia, no to się udziela, to jest oczywiste, natomiast nie wolno temu ulec. Z mojego punktu widzenia nie mogę tego zrobić, bo to jest, to nie po to ja tam jestem. Już znowu schodząc na poziom naprawdę prozaiczny, nie po to mi większość moich wypraw to są wyprawy, za które kto inny płaci. Więc nie po to mi płaci, żebym ja tam pojechał i przeżywał, tylko po to, żebym coś przywiózł. Ale dla mnie też jest niezwykle ważne, żeby to się składało na coś. Na ile jest to ważne i na ile jest to rzeczywiście cenne, to jest odrębna rzecz, ale tak to wygląda.
Z Wielkiej Brytanii, zatrzymajmy się na chwilkę na tej ostatniej książce, z Wielkiej Brytanii przyniósł Pan opowieści o wyspiarzach, ale też próbę odpowiedzi na pytanie o Brexit. Ja pozwolę sobie zacytować jedną z Pana wypowiedzi, fragment wywiadu. Jeśli referendum dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii byłoby przeprowadzone, poprzedzone realną debatą, w której plusy i minusy Unii Europejskiej zostałyby jasno przedstawione i po takiej dyskusji społeczeństwo zdecydowałoby się opuścić wspólnotę, to nie ma problemu. Czy nie było dialogu odpowiedniego Pana zdaniem? Ja myślę, że nie było dialogu pod wieloma względami na wielu etapach. Jeśli ktoś z Państwa oglądał taki film o Brexicie, który się pojawił niedawno w telewizji, z Cumberbatchem w roli głównej, tak, to pewnie pamiętacie, że główne hasło kampanii brexitowców to było pay less, i płacić mniej i zostawmy to. To jest kłamstwo, pay less. Ale to, co było potem, take back control, czyli odzyskać kontrolę. Co to znaczy tak naprawdę odzyskać kontrolę? Odzyskanie kontroli to jest to, żebyśmy byli traktowani poważnie. To znaczy, żebyśmy mieli wpływ na to, co robią politycy. Problem z Brexitem i z tym, tak? Problem i z Brexitem, i z tymi tak zwanymi populistami w ogóle w całej Europie polega na tym, że oni odpowiadają na pewne zapotrzebowanie ludzi do bycia traktowanymi poważnie. Czy odpowiadają, w jaki sposób odpowiadają, to jest odrębna rzecz. Ale mamy od kilkudziesięciu lat, mieliśmy taki proces, w którym ludzie byli przekonywani, że polityka jest pewną skostniałą strukturą, w której najważniejszymi elementami są ponadnarodowe instytucje, takie choćby jak Unia Europejska, ale nie tylko. Bo te ponadnarodowe instytucje to choćby są korporacje, wielkie korporacje międzynarodowe. A głównym regulatorem w ogóle naszego życia jest rynek. To znaczy, jeżeli rynek twierdzi, że ty się nie nadajesz do życia, no to bardzo mi przykro, kolego, ale spróbuj sobie, tak jak jeden z naszych poprzednich wybitnych polityków mówił, znajdź sobie lepszą pracę. Prawda? Jak jesteś bezrobotny, to sobie znajdź lepszą pracę. Albo jak za mało zarabiasz. No i nagle się okazało, że pojawiają się, że nagle się okazało, po pierwsze, że ludzie tego nie wytrzymują, a przypadek brytyjski jest oczywiście o tyle inny, że to jest jeszcze dobudować do tego można różnego rodzaju względy kulturowe, względy związane z pewną odrębnością brytyjską, która zawsze była, i z pewną tradycją bardzo dużego dystansu do Europy, która wynika z mnóstwa różnych powodów, o których ja mam nadzieję piszę w tej książce. W związku z tym tak, to jest taki głos wołający o to, żeby ktoś z nami rozmawiał, żeby ktoś nas traktował poważnie, żeby przestano nam mówić, że zaciskanie pasa i walka o przeżycie bez zadawania zbędnych pytań to jest twój los i musisz się z nim pogodzić, a jak nie umiesz sobie poradzić w ten sposób, żebyś pracował w korporacji albo będziesz miał własny biznes, który osiągnie sukces, no to trudno, stary, spróbuj coś z tym zrobić. Prawda? Nagle się okazało, że to jest dla wielu ludzi nie do przyjęcia. I gdzieś tam głęboko przypuszczam, że rzeczywiście jest to głos wołający o dialog, wołający o potraktowanie w sposób poważny czy w sposób uważny tego, co ja mówię. Czy w tej chwili jest miejsce na ten dialog? Co on może zmienić? Jeszcze to znaczy, ja jestem pesymistą raczej. Nie wydaje mi się, żeby było w tej chwili miejsce na to, że... Myślę, że te wszystkie tendencje, o których mówimy sobie często, które się nie wiem, nazywa się polaryzacją, albo... A generalnie w tych chodzi o to, że
nie rozmawiamy ze sobą, tylko no właśnie traktujemy się jak poglądy, które należy zwalczyć, albo z którymi możemy się zgodzić. No, żyjemy w tych swoich bańkach internetowych, prawda? Na Facebooku mamy wyłącznie znajomych spośród ludzi, którzy myślą tak samo jak my, i potem się dziwimy, zaraz, no jak to możliwe, że by połowa Polaków głosowała na PiS? Znaczy, gdzie oni są? Przecież ja nie znam nikogo takiego. No to może warto poznać na początek. Albo z drugiej strony jest dokładnie tak samo, prawda? Ale to jest, znaczy dopóki tego przepicia nie ma, no to nie ma dialogu. Czy ja wierzę, pyta pani, że się coś takiego wydarzy i to w skali Polski, czy w skali Europy, czy w skali kultury w ogóle, w jakiej żyjemy? Myślę, że nie. Myślę, że będziemy posuwać się w dalszym ciągu w tym samym kierunku i będzie coraz trudniej i coraz bardziej deprymujące dla ludzi, którzy chcieliby szukać porozumienia. To działanie stanie się coraz trudniejsze. Pytanie, dokąd nas to doprowadzi? Gdzie jest? Gdzieś tam. Pani, no nie ma końca historii. Historia się nie kończy, historia się zmienia. Historia ma swoje kolejne etapy. To nie jest tak, że my się, czy nie wiem, świat przestanie istnieć, albo my się staniemy zupełnie innymi ludźmi. No gdzieś tam pewnie jakieś przełamanie nastąpi. A może nie nastąpi. No może rzeczywiście to jest tak, że będziemy żyli w swoich podzielonych takich komórkach, z których będziemy wyglądali na innych i sprawdzali, czy nam nie zagrażają, prawda? Bo to też tak może być. Zresztą mi się wydaje, że to jest pewien proces, który przybiera różne oblicza, czy na poziomie dziennikarskim, czy w ogóle na poziomie dialogu takiego kulturowego. Takim najbardziej, myślę, drastycznym przejawem tego to jest takie przekonanie, że nie ma niczego takiego jak obiektywizm, czy nie ma niczego takiego jak prawda. I teraz oczywiście wchodzimy tutaj w bardzo głębokie refleksje na temat tego, czym jest prawda, czym jest obiektywizm i tak dalej. I ja mogę sobie powiedzieć, że na swój osobisty użytek mogę się w ogóle nie interesować tym, czym jest prawda. Czy tym, czy i obiektywizm istnieje, czy nie istnieje. Ale dobrze by było, żebym miał aspirację do tego, żeby do prawdy dążyć. Jeżeli zakładam, że prawdy nie ma, jeżeli zakładam, że naprawdę istnieją tylko i wyłącznie opinie, to nie ma znaczenia, co mówimy. Jeżeli w opowiadaniu historii nie chodzi, znaczy zależy oczywiście jakiej historii, ale w historii, w której istotą jest dociekanie, prawda? Jeżeli w tym dociekaniu nie chodzi o dojście do prawdy, to o co chodzi? Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby powiedzieć, co ja myślę? No to w takim świecie jesteśmy. A zatem nie dziwmy się, jeżeli istotą polityki, czy istotą takiego dialogu publicznego staje się kłamstwo, prawda? Czy kłamstwo, manipulacja, propaganda, tworzenie alternatywnych rzeczywistości i tak dalej. No, mi się zdaje, że to jest pewnego rodzaju zaraza współczesnej debaty publicznej. Takie przekonanie, że jeżeli ktoś wychodzi i mówi, ważne jest, żebyśmy mieli przynajmniej próbę opowiedzenia historii w sposób obiektywny, opowiedzenia historii w sposób, który daje pogląd z jednej strony, z drugiej strony, z trzeciej, który potrafi pokazać tło, który potrafi dać głos ludziom, którzy w tej historii uczestniczą. A nie, to nie ma sensu, bo i tak zawsze masz poglądy, zawsze jesteś skażony. Oczywiście, że zawsze jestem skażony. Oczywiście, że zawsze mam poglądy.
Tylko jest różnica, jeśli podchodzimy do tego od razu na samym początku z założeniem, że to w ogóle nie ma znaczenia, czy obiektywizm, czy prawda istnieje, czy też próbując do niej dociec, po drodze padamy, prawda? Po drodze nam się nie udaje. Jest zasadnicza różnica, skali, zasadnicza różnica temperatury. To nie jest wszystko jedno, czy ja się staram, czy ja się nie staram. Jest taki słynny dowcip Mrożka, który mówi o tym, że jak uważasz, że jest wszystko jedno, to rozgrzej patelnię do 30 stopni i usiądź na niej gołym tyłkiem. A potem rozgrzej tą samą patelnię do 100 stopni i usiądź na nią gołym tyłkiem. I zobacz, czy jest wszystko jedno. No nie, to jest ta sama patelnia i to jest tak samo temperatura, tylko troszeczkę jest inna temperatura, prawda? I troszeczkę inne są skutki tego. A zatem jeżeli zakładamy, że się z drugim człowiekiem nie można porozumieć, jeżeli zakładamy, że tylko my mamy rację, to jest różnica niż to, że owszem, kłócimy się, spieramy, ale dajemy temu człowiekowi przestrzeń na to, żeby on tą swoją rację wyraził. Wchodzimy do... Nie będę powtarzał banałów, ale jeżeli coś jest za darmo, to jesteście produktami. Jeżeli uczestniczycie w czymś za darmo, jeżeli Facebook jest za darmo, to jesteście produktem. Nie myślę, że odpowiadając na Pana pytanie, moim zdaniem na poziomie indywidualnym możemy się przed tym bronić w sposób ograniczony. Ale wie Pan, no, prawda jest taka, że jak nie będę na Facebooku, to już w tej chwili bardzo trudno mi będzie się skontaktować z kimś, kto mieszka w Ganie i z kim chciałbym porozmawiać, jak przyjadę do Gany. Bardzo mi przykro, tak to wygląda. Kiedyś jak, nie wiem, 10 lat temu, jeszcze 10 lat temu, prawda, to nie było specjalnym problemem, no bo można było znaleźć jakoś numer telefonu, prawda? W tej chwili to się robi, dotarcie do człowieka bezpośrednio, jeśli nie poprzez media społecznościowe, jest bardzo utrudnione, więc mam do wyboru, albo założę sobie, nie wiem, albo założę własne konto, albo założę konto jakieś fejkowe, bo coś się podszyje, prawda, co nie jest fajnym pomysłem i nie fajnie się z tym czuję, no ale to takie mam wybory. Albo nie dotrę do tego człowieka. Więc jest to trudne, ale próbować można. Tu. Jak Pan postrzega rolę dziennikarza w relacjonowaniu konfliktu? Czy może dziennikarza relacjonującego konflikt? Pierwsza rzecz dotycząca tej granicy. Przecież to ci ludzie ustalają granice. To znaczy oni też... Nie przesadzajmy ze swoją rolą, to znaczy też pamiętajmy o tym, że oni nam mówią to, co chcą nam powiedzieć, prawda? To, czego nie chcą nam powiedzieć. To jest, ja w ogóle uważam, że to jest dosyć taki skomplikowany, trudny temat. Ja się dosyć mocno interesowałem i pisałem dużo na temat Rwandy. I jest, to jest taki bardzo poręczny konflikt, przepraszam za sformułowanie, ale poręczne ludobójstwo dla nas. Dlatego, no z różnych przyczyn to wynika, to między innymi wynika z tego, że Zachód przez bardzo długi czas, w 1994 roku, nic nie robił w czasie tego ludobójstwa. Potem zabrało to ze 2-3 lata, zanim się ludzie w ogóle zorientowali, o co tam chodziło, że to nie chodziło o to, że 2 miliony ludzi uciekło do Konga. Tylko że wcześniej ci, którzy uciekali, to zabijali tych, którzy byli w Rwandzie. To zabrało bardzo dużo czasu, żeby zrozumieć, kto kogo zabijał, prawda? Poza tym to wszystko było takie, ponieważ my mamy ten orientalistyczny stosunek do tego wszystkiego, co tam się dzieje. W momencie, kiedy pojawiają się 3-4 terminy, których nie rozumiemy, to tracimy zainteresowanie i w ogóle nie wiadomo, czy to Hutu zabijali Tutsi, czy odwrotnie, a w ogóle kto to jest i dlaczego to tak śmiesznie brzmi i tak dalej. Więc krótko mówiąc, to jest dla nas teraz taki konflikt, o którym bardzo wielu ludzi pisze, bardzo wielu ludzi myśli. To,
jest cały nurt myślenia, który rozwija analogię pomiędzy ludobójstwem 1994 roku, ludobójstwem Tutsi, a Holokaustem, prawda? I pojawiają się miliony, to przesadzam, no ale setki książek pisanych przez białych ludzi, którzy jeżdżą do Rwandy, słuchają ludzi, którzy mówią do nich w kinie Rwanda, to jest przekładane na francuski albo angielski i oni potem o tym piszą książki, tak jakby odkrywali prawdę. Prawda? No nie odkrywają prawdy, odkrywają tylko to, co im powiedziano. I to ma swoje dobre strony, to ma swoje złe strony, to jest, jeżeli komuś się uda dotrzeć rzeczywiście do istoty rzeczy, to myślę, że dotyka gdzieś istoty takiej pracy z pamięcią, prawda? Z pamięcią, nie z historią, ale z pamięcią. Bo ludzie, tak jak mówię, opowiadają nam to, co chcą. To jest granica. Więc myślę, że to tyle na pierwsze pytanie. Natomiast jeśli chodzi o konflikty, no ja należę do tej szkoły, która zakłada, że jeżeli ktoś chciałby pomagać innym, to powinien zostać księdzem wojskowym, nauczycielem albo kimś takim. Natomiast jak się jest dziennikarzem, to nie jest się od pomagania innym. To znaczy, jeżeli ja jestem od tego, żeby opowiedzieć historię, tak jak mówiłem, i żeby ona była najbardziej bliska tego, co instynktownie czuję, jest prawdą o tej historii, a nie od tego, żeby piętnować, oskarżać i tak dalej. Jak jadę do Izraela albo na Bliski Wschód, to ja nie mam zdania, to znaczy ja mam zdanie oczywiście na temat tego, jak wygląda ten konflikt i kto co złe, jakie złe rzeczy kto robi. Natomiast ja nie jadę do Palestyńczyka, żeby go przekonywać, że zabijanie Żydów jest złe, ani nie jadę do Izraelczyków i nie tłumaczę im, że słuchajcie, nie powinniście tak się zachowywać, jak się zachowujecie wobec Palestyńczyków, bo to jest okrutne. Ja jestem od tego, żeby ich wysłuchać i potem opisać. Oczywiście akurat w moim wypadku jest być może trochę inaczej, bo ja tak samo bywam publicystą, to znaczy po prostu przedstawiam swoje poglądy. To też to jest jakiś rodzaj dziennikarstwa, który czy pisania może bardziej, żeby to odróżnić, prawda? Czy publicystyki, nazwijmy to w ten sposób. Więc czasem mi się to zdarza. Staram się to robić wyłącznie w odniesieniu do tematów, na których chociaż odrobinę się znam, co bardzo od razu ogranicza liczbę tego typu moich publikacji. Ale jeśli wykonuję pracę reportażysty, no to naprawdę nie po to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać. Jak już wcześniej mówiłem, w każdym z tych ludzi staram się zobaczyć przede wszystkim człowieka. Jeżeli ktoś mi mówi, że jest ofiarą, to ja nie jestem od tego, żeby podważać to, co on mi mówi. Tak pomyślałam sobie w tej chwili, że opowiadanie historii to jest jakiś też sposób pomagania innym, bo myślę, czytałam opinie o Pana książkach różnych czytelników i pamiętam jedną z opinii dotyczącą książki Ziarno i krew. Czytelnik mówił o tym, że podszedł do tej książki z założeniem, tak, że prawdopodobnie będzie myślał o ci biedni chrześcijanie, ile oni wycierpieli. Natomiast po przeczytaniu książki miał przede wszystkim poczucie ogromnego podziwu po tym, co Pan napisał. Podziwu i szacunku dla tych ludzi. Więc może to ta perspektywa, opowieść jest też jakimś sposobem pomagania. To znaczy, jeśli... Oczywiście, ja w tym sensie mówię, że nie zamierzam zmieniać świata w taki sposób, jaki robią to politycy. Natomiast jeśli pisanie i dociekanie prawdy może być z
zmienianiem świata, a mam wrażenie, że w jakiejś ograniczonej skali, ale może, bo nam otwiera oczy, bo stajemy się troszeczkę bardziej wrażliwi, bo wiemy coś więcej, bo potrafimy wczuć się w życie innych ludzi, to jeżeli na tym polega zmienianie świata, to tak. To tak, to pisanie może zmieniać. Dziękujemy serdecznie. Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, zapraszamy sobie warsztat z dr Elżbietą Pawlak-Hejno, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Będzie kilka słów najpierw o Szkole Społecznej Uważności, a więc o czymś, co jest szczególnie ważne. Myślę tutaj o studentach dziennikarstwa, którzy zebrali się w ładnej grupie. Takiej uważności słuchania drugiego człowieka i zwracania uwagi na szczegóły. O projekcie za chwilkę Ela opowie, natomiast później będziemy próbować... Istnieje taka szansa, że przekroczę czas przewidziany na ćwiczenia, a celem naszego spotkania jest warsztat, więc będę Państwu bardzo wdzięczna, jeśli będą mogli Państwo przygotować kawałeczek, małe kartki i długą pismo. Zapisanie będzie dosyć ważną częścią tego naszego spotkania. Bardzo dziękuję za tak niezwykłe i wspaniałe zaproszenie do udziału w projekcie, który ze względu na swój epitet twórczy jest dla mnie projektem niezwykle bliskim. Ja się zajmuję twórczą pracą ze studentami w dwóch aspektach moich działań dydaktycznych. Pierwszym z nich jest uczenie studentów sztuki retoryki, a drugi aspekt twórczości to praca nad kreatywnym pisaniem. Uważam, że kreatywność jest nam dzisiaj niezwykle potrzebna w procesie edukacji, który czasami poprzez swoje skostnienie sprawia, że ludzie nie zawsze doceniają swoje możliwości i wykorzystują potencjał, który w nich tkwi. Jest takie wystąpienie Serkena Robinsona na TEDzie. Myślę, że Państwo TEDy oglądają. Dlaczego szkoły zabijają kreatywność? To jest wystąpienie z 2006 roku, w którym Serken Robinson mówi o tym, że w systemach edukacji na całym świecie najwyżej są przedmioty ścisłe, a najniżej przedmioty związane ze sztuką. I posługuje się takim przykładem, który mi jest niezwykle bliski. Być może Państwo też kiedyś usłyszeli, że nie mogą czegoś robić, bo nie będą Państwo jedli z tego chleba. Pawlak-Hejno. Dziękujemy serdecznie za tę szkołę uważności. Zapraszam Państwa też wszystkich do korzystania z naszego projektu, mówienia o nim, dzielenia się. Zapraszam też na Facebook Pracowni Badań nad Reportażem. Tam publikujemy najświeższe wiadomości i też prace osób, które uczestniczyły w kursach i chcą się nimi dzielić. Będzie nam bardzo miło, jeśli Państwo zechcą je czytać, poznawać i też podawać tę wiadomość dalej. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Przyjemność gościć przedstawicieli różnych dziedzin kultury. Doktor Monika Kopytowska, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Dla nas dzisiaj szczególnie ważna z racji pełnionej przez siebie funkcji pełnomocnika dziekana do spraw programu Erasmus Mobility Direct na Wydziale Filologicznym. Także tutaj będzie międzynarodowo i erasmusowo. Kamila Litman, Polskie Radio Rozgłośnia w Łodzi, absolwentka naszego uniwersytetu, która w Radiu Łódź pracuje od 2011 roku. Na co dzień zajmuje się różnymi newsowymi też sprawami, ale szczególnie lubi portretować kobiety. I jest znakomitą reporterzystką radiową. Co prawda reportaż nie na co dzień, prawda? Bo to jest taka działalność radiowa, która wymaga większej ilości czasu, ale jest na przykład laureatką wyróżnienia w ostatnim konkursie Grand Prix. Także warto prześledzić twórczość pani redaktor. Profesor Jakub Marszałek, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
reprezentuję Katedrę Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, ale dla nas tutaj szczególnie też ważny z punktu widzenia pełnionej przez siebie funkcji pełnomocnika dziekana do spraw współpracy z zagranicą i kontaktów z otoczeniem. Będziemy rozmawiać o współpracy między nauką i biznesem, czy jest możliwa, czy jest potrzebna i co nam daje. I pani Anna Jagiełło, która reprezentuje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, trener judo. I pani Ania ma kilka stopni, prawda, w judo. One się nazywają dany, to już pamiętam z naszego poprzedniego spotkania. Bardzo mi miło państwa po studentów z Chin. Albo no, na przykład komentarze takie, że studenci z Hiszpanii czy z Włoch umawiają się na spotkanie i się spóźniają. No studenci z Niemiec bardzo cierpią, właśnie jak nie uda się dograć czegoś zgodnie z planem. I to są takie momenty właśnie, myślę, kiedy my wszyscy uczymy się no właśnie tego dialogu, spojrzenia, próby zrozumienia, a dlaczego tak, a dlaczego ktoś daną sytuację odbiera zupełnie inaczej, dlaczego ona jest dla niego problemem. I tutaj też bym chciała zachęcić właśnie no, państwa do takiego no właśnie otwarcia się może no, na tych zagranicznych studentów, których teraz taki zaczęliśmy właśnie taki projekt duży, Otwarta Łódź, który ma na celu integrować cudzoziemców na łódzkim rynku pracy. I w ramach tego projektu będziemy właśnie prowadzić warsztaty z komunikacji międzykulturowej dla cudzoziemców, ale też z języka polskiego dla cudzoziemców. No ale z drugiej strony, ponieważ no, do dialogu potrzebne są dwie strony, będziemy też prowadzić warsztaty dla takich grup pierwszego kontaktu z cudzoziemcami, czyli dla policji, straży miejskiej i urzędników. I to będą też kursy komunikacji międzykulturowej i kursy języka angielskiego. Także takie podstawowe nasze umiejętności oraz przepisy powodują, że się dogadujemy bez słów. A jeżeli chodzi o gesty, co? Oczywiście tak. Kolejną rzeczą to są gesty. Gesty, które przede wszystkim są określone według przepisów, którymi się posługują sędziowie i automatycznie zawodnicy i trenerzy te gesty powielają, bo choćby stąd trzymacie, albo sobie walkę swoich zawodników, no to widząc akcję staram się od razu zareagować. Może trochę muszę czasami reakcję sędziego, tak? ale tak naprawdę no, właśnie pokazuje dokładnie takimi samymi gestami jak sędzia. Bardzo bliski, bardzo intymny dialogiem, który pozostawia wiele znaczeń dla twojego rozmówcy, ale też może bardzo wiele zostawić w tobie później. Jeśli mogę, to najpierw podziękuję za zaproszenie. Nie wiem, czy jestem dobrą osobą, żeby rozmawiać o dialogu, bo bardzo nie lubię mówić. I dlatego zajęłam się reportażem radiowym, bo nie ma nic prostszego od opisywania świata za pomocą cudzych słów. Bo kiedy słuchacie reportaży radiowych, z pewnością słuchacie, to wiecie, że tam wypowiada się bohater. Tam ważna jest emocja tego bohatera. I wydawałoby się, że właściwie jest tylko ten człowiek, natomiast kulisy są zupełnie inne, bo na miejscu tego spotkania jest też ten, kto słucha. I właściwie bez tej osoby słuchającej nie byłoby reportażu, nie byłoby tego nagrania, nie byłoby tej opowiedzianej historii. I tak jadąc tutaj, pomyślałam sobie, że właściwie podstawą tego dialogu jest pewne zaufanie. Kiedy rozmawiam z kimś, czy to w pracy takiej codziennej, newsowej, czy właśnie na potrzeby reportażu radiowego, to spotykam się z dwoma rodzajami reakcji. Albo ktoś jest w stanie mi zaufać i podejmuje to wyzwanie i chce posłuchać mojego pytania i w jakiś sposób się ustosunkować do tego. Albo odpowiada, nie, ja nie ufam mediom. Nie powiem nic, nie chcę. I tutaj znowu, niektórzy tłumaczą się, miałem taki przypadek, że pani w gazecie to opisała coś tam, tak, napisała na mój temat i ja już nic nie powiem nikomu na pewno. W każdym razie,
który ma takie momenty, kiedy jest brak słów. I co wtedy? Czy miałaś takie sytuacje? No myślę, że ta historia... Tak, to była jedna z tych sytuacji. No co wtedy? Można się popłakać wspólnie. To jest też bardzo oczyszczające i wiem, że takie przypadki są, może akurat nie u mnie, ale koleżanka właśnie z Radiapi powiadała kiedyś o tym, że... Pytania. Teoria ekonomii, jedna z najważniejszych, to jest teoria agencji. A teoria agencji z góry zakłada, że wszyscy oszukują. I teraz pytanie, jaka jest skala oszustwa i jak ją włączyć w scenariusz racjonalnego rozumowania? I zastanawiam się, czy nie dochodzimy do jakiegoś takiego momentu, w którym jest nam tak trudno rozmawiać, że w ogóle wolimy schować w sobie te poglądy polityczne, nie przyznawać się do nich na wszelki wypadek. A to jest tylko refleksja. Właśnie. Dwa problemy, czy są może dwie przyczyny tego stanu, który obecnie mamy. Pierwsza to jest zaniedbanie ze strony elit. Nie ma tak naprawdę już dzisiaj chyba merytorycznej dyskusji o tym, jak powinien wyglądać kraj ten czy tamten. Tak naprawdę do głosu dopuszczane są osoby, które w sposób emocjonalny wyrażają swoje poglądy. Bardzo często mówiliśmy tutaj o fake newsach i tego typu sytuacjach. I tu dochodzimy natychmiast do drugiego czynnika, który moim zdaniem kształtuje tą niepokojącą rzeczywistość. To są media, które nagłaśniają tego typu wydarzenia. I sądzę, że jakimś tutaj rozwiązaniem być może, no to żeby faktycznie wreszcie pojawiła się jakaś rzeczowa, merytoryczna dyskusja, która no, oparta jest na dialogu, to głosowanie własnymi zachowaniami. Ta z zajęć erasmusowych moja zapytała mnie, czy ona może w Polsce jutro wyjść na ulicę. Tak. I to mnie przeraziło, powiem szczerze. Tak, skoro mnie wywołałaś. Ja właściwie też mam bardziej refleksję niż rozwiązanie, niestety, ponieważ zajmuję się w ramach projektu nie tylko mową nienawiści, zjawiskiem mowy nienawiści, też w mediach społecznościowych. I mam wrażenie, że ta dyskusja taka, że my rzeczywiście nie rozmawiamy, co Pan zauważył, ale w dużej mierze ta dyskusja, właściwie to nie jest dyskusja, to jest przedstawianie swoich poglądów, przeniosło się do mediów społecznościowych. Tylko, że my tam też nie rozmawiamy, że każdy prezentuje swoje poglądy. Jest to o tyle prostsze często, co zresztą jakby wyjaśnia, dlaczego ta mowa nienawiści czy język agresji jest w mediach społecznościowych, że tam jesteśmy bardziej anonimowi. Oczywiście patrzyło zawsze na media społecznościowe jako coś takiego, takie rozwiązanie, coś, co nam pozwoli być tak jakoś bardziej uczestniczyć w tym życiu społecznym i bardziej jakby właśnie pozwoli na większy dialog, też dialog z elitami, ale jakby to zupełnie do tego dialogu nie prowadzi. Padła taki niepokój o to, że właśnie nie potrafimy rozmawiać o polityce nawet w domu. Czasami się zdarza, że w tych najbliższych relacjach. No i ja mam taką właśnie swoją indywidualną sytuację, że bardzo trudno mi się było dogadać z moimi rodzicami. I z pomocą, to akurat mi osobiście, może o tym opowiem, po prostu pomogła, jest taka metoda Marshalla Rosenberga, nazywa się Porozumienie bez przemocy. Ja tak laicko totalnie, ale troszeczkę się zagłębiam w tą metodę i od tej pory, kiedy zaczęłam to robić, praktykować, próbować, uczę się jej, udaje mi się nawiązać dialog z moim tatą. Udaje mi się po prostu z nim nawiązać dialog, a nie od razu przerywamy rozmowę kłótnia, nic nie wiesz, świata nie znasz. Tylko faktycznie dowiaduję się o tym. I tak pokrótce chciałabym tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że problem dialogu jest taki, że w dialogu, jeśli chodzi o politykę, że za każdą oceną, opinią, agresją słowną kryje się jakaś niespełniona potrzeba. To znaczy, że jeśli rozmawiamy z drugim człowiekiem i on nas zaczyna atakować, bądź też wydaje mu się, że my go atakujemy, to po prostu za tym kryje się ta niezaspokojona potrzeba. I jeśli docieramy do tej potrzeby i pozwalamy rozmówcy dotrzeć, samemu też spojrzeć, aha, rozumiem tato, zależy ci na tym, żeby mieć zapewniony byt na spokojnie. No, jakby te wszystkie obietnice wyborcze
próbują ci spełnić twoje oczekiwania. I on wtedy mówi, tak, właśnie tak, na tym mi zależy. A nie od razu mówi, że ten polityk powie tutaj to źle. Więc na takim poziomie nie powinno się dawać przykładów z rodziny, bo od razu tak się człowiek terapie. Ale w każdym razie na takim poziomie rodzinnym właśnie mi na przykład bardzo pomaga porozumienie bez przemocy właśnie. Ten rodzaj rozpoznawania potrzeby niezaspokojonej, tego niesłuchania od razu oceny i nieoceniania tego, co słyszę, tylko najpierw sprawdzenie dlaczego. Dlaczego ten człowiek ma taki pogląd? Skąd się wzięła ta potrzeba? Zawieszamy oręż, tak? Nie będziemy w tej chwili walczyć na śmierć i życie. Będziemy rywalizować według pewnych zasad. I te zasady nas jednoczą. Do tej pory w sporcie zakazane jest prezentowanie swoich poglądów politycznych. Za to zawodnicy są karani. Nawet w niektórych dyscyplinach sportu, ilekroć się widzi, że zawodnicy biegają z flagą po stadionie w ten sposób okazując swoją radość ze zwycięstwa, to już na przykład w judo jest to niedozwolone. Tak? Na podium nie wolno w żaden sposób prezentować swoich poglądów politycznych, chociaż z drugiej strony, szczególnie ruch olimpijski stara się reagować na pewnego rodzaju konflikty. Tutaj taką może ciekawostkę zdradzę. Na olimpiadzie w Seulu w 1980 roku po raz pierwszy zagościła taka dyscyplina taekwondo, to też sztuka walki. Żeby dyscyplina stała się dyscypliną olimpijską, musi spełniać pewne warunki. W tej chwili jeszcze dotyczy oczywiście kwestia finansów, ale jeżeli chodzi o ideę, miała to być dyscyplina znana na całym świecie, miały być organizacje kontynentalne i to bardzo ważne w kontekście sztuk walki, miała być jedna światowa organizacja. I te kłody były dwie takie ważne, jedna związana z stroną południową, a druga północną. I w momencie, kiedy powstała idea zorganizowania igrzysk w Seulu w latach 80., to powstała też idea, że może po raz pierwszy spróbować stworzyć wspólną reprezentację Korei Północnej i Południowej, chociaż w tej jednej dyscyplinie. I dzięki temu taekwondo, mimo że nie spełniało tego warunku tej jednej światowej organizacji, trafiło do programu Igrzysk Olimpijskich. Niestety, jak wiemy, do tej pory nie udało się zorganizować wspólnej reprezentacji Korei, chociaż na ostatnich zimowych igrzyskach przynajmniej w Hokeju na lodzie była wspólna reprezentacja Jana Lubszego, dziękuję za obecność, dziękuję za przygotowanie. Kingo, po raz kolejny bardzo Ci dziękuję za prowadzenie i za przygotowanie. Wielkie dzięki, brawa.